Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Reklama. Myślisz, że nie masz zdolności do języków? Niewiele nauczyłeś się w szkole i na kursach? Nie masz czasu na uczęszczanie na zajęcia organizowane przez szkoły językowe? A może po prostu nie możesz znaleźć szkoły językowej, w której zajęcia przystosowane byłyby do Twoich potrzeb? Już dziś możesz zacząć uczyć się języka angielskiego przez internet, bez wychodzenia z domu. Myślisz, że kursy językowe kosztują majątek? Nic podobnego. Miesięczny, nieograniczony dostęp do kursu Inglaway dla całej rodziny już od 12,5 zł. To jedynie 24 grosze za lekcję. Inglaway. Angielski w piżamie. Kurs języka angielskiego dla wszystkich. www.ingla.pl. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po reklamie. Witam wszystkich w kolejnym Tyflopodcaście. Piotr Witek się kłania. Na wstępie przepraszam za mój głos, ale jak wiadomo, choroba nie wybiera. W dzisiejszej audycji chciałbym Wam nieco przybliżyć kolejne z serii mobilnych urządzeń firmy Apple, czyli iPada 2. Ponieważ wszystkie mobilne urządzenia Apple, tak zwane iDevices, czyli iPhony, iPody Touch i iPady, działają wykorzystując ten sam system operacyjny i ponieważ jakiś czas temu Robert Hedzyk na portalu Tyflo Świat opisywał iPada pierwszej generacji, ja postaram się dzisiaj skupić tylko na różnicach między iPadem pierwszej i drugiej generacji oraz na różnicach, jakie mimo wszystko występują w systemach iOS na mobilnych urządzeniach Apple. W tym miejscu chciałbym podziękować firmie Compress, która udostępniła nam iPada do testów. Niestety czas zwrotu urządzenia szybko się zbliża, dlatego dzisiejszą audycję muszę nagrywać z takim właśnie głosem. Zacznę może od wyglądu samego iPada 2. Ci z Was, którzy mieli możliwość zobaczenia iPhone'a 3GS lub iPoda Touch, już wiedzą teoretycznie, jak wygląda iPad drugiej generacji. Wystarczy sobie wielkość wspomnianych urządzeń powiększyć mniej więcej sześciokrotnie. Dla tych, którzy nie mieli okazji albo im nie staje wyobraźni, dodam, że wymiary iPada to mniej więcej 19 na 24 cm, to jest oczywiście powierzchnia samego wyświetlacza, czyli mówiąc inaczej 9,7 cala. Grubość iPada 2 to około 9 mm, a waży około 600 gram, dokładnie zdaje się 601 gram. Trzymając tablet w ręku, sprawia on z jednej strony wrażenie niezwykle solidnego, sztywnego i wytrzymałego, ale z drugiej strony może za sprawą szklanego ekranu wydaje się być niezwykle kruchy. Sama z siebie pojawia się taka myśl, co się stanie w momencie, gdy go upuścimy. Okej, ale trzymamy urządzenie pionowo i zaczynając od górnej krawędzi urządzenia. Po prawej stronie mamy oczywiście włącznik, identyczny jak w iPodzie Touch czy w iPhone'ie 3G tudzież 3GS. Idąc w lewo, na środku mamy taką plastikową maskownicę, która oczywiście idealnie wkomponuje się w tylną ścianę, aluminiową ściankę urządzenia, ale ona jest plastikowa, właśnie po to, aby antena modemu 3G mogła bez problemu funkcjonować, bo testowany dzisiaj model iPada 2 posiada taki właśnie modem 3G. Oprócz tego dodam tylko, że do testów otrzymaliśmy 64-gigową wersję i do tego jeszcze białą. Urządzenie występuje w dwóch kolorach, czarnym i białym. Tak więc, wracając do opisu, górna krawędź i jej prawa strona to jest włącznik. Mniej więcej na środku tej krawędzi górnej znajduje się właśnie taka plastikowa maskownica zasłaniająca antenę. I na lewym rogu, dokładnie na tej samej wysokości co włącznik po prawej, tutaj po lewej znajduje się gniazdo na mini jacka, czyli do podpięcia słuchawek do iPada drugiej generacji. Na lewej krawędzi, w modelach, które nie posiadają modemu 3G,
Nie ma nic. W przypadku tego iPada znajduje się szufladka na kartę SIM. Tutaj, tak jak w przypadku iPhone'ów, mamy do czynienia z kartą microSIM. Aby wyjąć szufelkę, aby ją wysunąć, musimy posłużyć się jakimś wąskim, długim przedmiotem, na przykład szpileczką, którą sobie wsuwamy w otwór i w ten sposób wysuniemy szufladkę na kartę SIM. Na tej samej wysokości, po prawej stronie, znajduje się przesuwany taki przełącznik, który domyślnie ustawiony jest na wyciszenie urządzenia, czyli jeśli coś nam gra albo gada, na przykład voice over, możemy tym suwakiem włączyć tudzież wyłączyć głośniki. Dodatkowo w ustawieniach iPada możemy sobie wybrać, aby pod tym suwakiem znajdowała się blokada orientacji, i tak właśnie jest w moim przypadku. Ja ustawiłem sobie blokadę orientacji, to znaczy, aby gdy obracam iPadem, czy to w pozycji pionowej, tak jak mam go w tej chwili, tak zwanej portretowej, i bym go obrócił poziomo, to zmieniłoby mi się orientacja. W tym momencie mam poziomo, trzymam iPada, obracam go pionowo. Orientacja pionowa. I w tym momencie mam już orientację pionową, odwracam go z powrotem do poziomu. Orientacja pozioma. I mamy orientację poziomą. Dla wygody ja blokuję sobie orientację. Ekran zablokowany. I ekran też zablokujemy na razie. Poniżej blokady orientacji tudzież głośnika mamy taki przycisk, który nie jest rozdzielony, ale powiedzmy tak, na jego górnej krawędzi, gdy trzymamy urządzenie pionowo, mamy funkcję zgłaśniającą urządzenie. Na dolnym końcu mamy ściszającą urządzenie, a po środku mamy spust migawki aparatu. O aparacie za chwilę. Teraz przechodzimy jeszcze do dolnej krawędzi. Na dolnej krawędzi urządzenia na środku znajduje się gniazdo zasilania. I tutaj, jak wcześniej spotykaliśmy się z głosami, że firma Apple mało konsekwentnie pilnuje rozwiązań zasilających, że jedne do drugich nie pasują. Przynajmniej tak było w przypadku stacji dokujących iPodów. W tym przypadku mamy do czynienia dokładnie z takim samym gniazdem zasilającym, jakie występuje w urządzeniach iPod, iPod Touch. Dokładnie też takie samo gniazdo występuje w iPhone'ach i teraz w iPodzie drugiej generacji. Na tylnej ściance, nieco w bok od gniazda zasilającego, znajduje się taka kratka głośnika. W momencie, gdy trzymamy urządzenie w pozycji takiej horyzontalnej, głośnik znajduje się po prawej stronie na górze i według mnie takie trzymanie iPada dla nas jest najwygodniejsze, a to z tego względu, że właśnie nie zasłaniamy sobie głośnika. Teraz a propos jeszcze różnic, oczywiście dodam, że cały front urządzenia, ta szybka, wypełnia dokładnie cały front urządzenia. Tutaj nie ma żadnych ramek, krawędzi. Całe 9,7 cala to jest szybka szklana, gdzie jak trzymamy w pozycji horyzontalnej, po prawej stronie znajduje się okrągły przycisk Home, tudzież powrót, zdaje się tak on jest tłumaczony w polskiej instrukcji, którym m.in. odblokowujemy klawiaturę, no i który ma jeszcze kilka swoich podstawowych funkcji, o których nie będziemy teraz rozmawiać. Skoro mówimy już o głośniku, to należałoby dodać, że poniekąd ogromnym minusem jest brak głośników stereofonicznych. Jednak ten drugi głośnik, gdyby się znalazł w tym urządzeniu, nie byłoby źle. Niestety jest tylko jeden i działa dość dziwnie, co zaraz postaram się zademonstrować. To znaczy, trzymając iPada w ręku, słyszymy, że on ma jakąś tam swoją głośność. W momencie, gdy kładziemy go sobie na kolanach, ta głośność gwałtownie maleje, ponieważ tłumiony jest ten głośnik. On znajduje się tak trochę na bocznej, troszkę na tylnej krawędzi i efekt jest mniej więcej taki. Wiadomości. Może stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
Dajmy sobie. Katalog społeczności. Katalog społeczności. Programów 9. Ustawienia. Mniej więcej tak się wycisza. Katalog multimedia. Programów 16. Google. Normalnie mówi tak. A jak go kładziemy. Strona 1 z 4. Regulacja. Gwałtownie ta głośność po prostu się zmniejsza. Ale co ciekawe, działa to też w drugą stronę. W momencie, gdy kładziemy iPada na jakąś płaską, gładką powierzchnię, to zmienia się sposób rezonowania dźwięku, co ma wpływ właśnie na głośność, że głośność urządzenia wtedy wzrasta. Ja postaram się to zademonstrować jakoś nie zrzucając mikrofonu. Mikrofon przesunąłem lekko do przodu. Urządzenie katalog biurowy. Trzymam w ręku. Ono sobie w tym momencie gada. Katalog biurowy. Program. I odkładam je na blat. iTunes, App Store, katalog kiosk, zero rzeczy. Katalog fotografia. I nie wiem, czy to słychać na nagraniu, ale autentycznie głośność się. Katalog multimedia. O, podniosłem je. Google Airport. Katalog narzędzia. Programów 4. Strona 1 z 4. Regulacja. Safari. Dok. Mail. Nowych rzeczy. 9. Jeszcze raz może. Braxim. Rzecz na katalog biurowy. Program. On sobie leży. 4. Katalog biurowy. Programów 4. Gada sobie gada. I ja go katalog podnoszę. 0 rzeczy. Katalog fotografia. Programów 4. Katalog społeczności. Myślę, że program. Tym razem 9. Było to słychać wyraźnie. Po prostu urządzenie cichnie. Jest to naprawdę dość dziwne i niezrozumiałe, czemu akurat tak to działa, no ale to jeden z takich efektów, które rzuciły mi się w ucho i o którym chciałem Wam powiedzieć. Teraz a propos różnic, jakie występują między modelem iPada pierwszej a drugiej generacji. Głośnik to już pierwsza rzecz, ponieważ w iPadzie pierwszej generacji mieścił się w innym miejscu i tam był ten dźwięk jeszcze bardziej tłumiony. To jest, że tak powiem, zmiana na plus. Czekamy na jeszcze większą zmianę w trzeciej generacji, że będą głośniki stereo. Kolejna zmiana to, jak już pewnie się domyśliliście, skoro jest spust migawki aparatu, urządzenie to posiada aparat, właściwie posiada dwie kamery, jedną na froncie urządzenia. Jeśli trzymamy urządzenie pionowo, gniazdo zasilania, to oko kamery znajduje się od frontu pod szybą, nie możemy go wyczuć w żaden sposób, na środku, a oko kamery z tyłu znajduje się pod włącznikiem urządzenia. Z tyłu jest kamera wyczuwalna bez najmniejszego problemu. Oczywiście dodatkowo oprócz kamer iPad drugi zawiera także wbudowany mikrofon, co oczywiście umożliwia nam bardzo komfortowe prowadzenie rozmów zarówno na Skype'ie, tudzież na wbudowanym programie FaceTime. Oprócz wspomnianych aparatów, mikrofonu, tak naprawdę największą zewnętrzną różnicę między iPadem pierwszej a drugiej generacji stanowią gabaryty i waga. Waga, która też zmalała o około 70 gram, ale ta najważniejsza zmiana znajduje się w środku urządzenia, ponieważ został zmieniony procesor w iPadzie drugiej generacji. Tutaj mamy do dyspozycji procesor Apple A5. Jest to procesor dwurdzeniowy, który naprawdę bardzo, bardzo mocno przyspieszył pracę tego urządzenia. Może nie było tego tak widać na systemie iOS 4, 4.1, 4.3 i tak dalej, ale w momencie, gdy pojawił się system operacyjny iOS 5, ta różnica jest bardzo widoczna. Także iPady pierwszej generacji już tak średnio sobie radzą. Mogą się nam tam przytykać, blokować, zawieszać i tak dalej, i tak dalej. iPad drugiej generacji nie ma z tym najmniejszych problemów. Oczywiście iPad 2 posiada ten charakterystyczny design Apple, taki, którego nie są w stanie naśladować firmy konkurencyjne. Ten design oczywiście przekłada się, jak już wielokroć powtarzaliśmy, także na drobiazgi, to znaczy pudełko, które otrzymujemy wraz z iPadem, jest troszkę, też tak przypomina pudełko z iPoda, to znaczy, że pudełko ma dokładnie wielkość, to znaczy szerokość i długość, dokładnie taką samą jak iPad,
Po prostu po podniesieniu klapki, jak gdyby zamykającej pudełko, nie widzimy nic innego, tylko sam iPad, który dokładnie wypełnia całe pudełko. Oczywiście pod nim znajdziemy ładowarkę do gniazdek naszych klasycznych. Oczywiście ładowarka jest rozbierana, to znaczy, że można sobie do niej dokupić wymienne końcówki, tak samo jak ma to miejsce w zasilaczach MacBooków. Oprócz tego znajdziemy tam także kabelek zasilający, który podłączamy do ładowarki sieciowej, ale którym także możemy ładować urządzenie z portu USB naszego komputera. Reklama. Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utilitia w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitia, możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie Validator utilitia.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę. www.utilitia.pl. Po reklamie. Skoro wiemy już, jak wygląda urządzenie, kilka słów na temat samego korzystania z iPada. Trzeba tutaj dodać, iż iPad wykorzystuje dokładnie te same gesty, z których korzystamy na iPhone'ie czy iPodzie Touch. Oczywiście ma kilka swoich gestów dodatkowych. Głównie wynika to z tego, że mamy tu po prostu więcej pola do manewru. Tak więc na przykład możemy wykorzystywać też gesty, które wykorzystują cztery palce. I tak na przykład podciągnięcie czterech palców w górę ekranu pasek przełączania programów powoduje, że otwieramy pasek przełączania ekranu. Możemy jak gdyby zamknąć wszystko i wrócić do ekranu początkowego, wykonując gest takiego jak gdyby szczypania czy zamykania pięści na ekranie, czyli jak gdyby ściągania wszystkich palców do siebie. Katalog biurowy. W tym momencie trafiamy na pierwszy ekran. Aby otworzyć. No i oczywiście gest jeszcze, tylko może tutaj otwórzmy sobie jakąś aplikację. Zamknij pasek przełączania ustawienia. Może Safari. Ukropnie, aby otworzyć. No. Safari, strona główna. Gest przeciągania czterema palcami w lewo, w prawo powoduje, że przełączamy się między aplikacjami, nie musząc wchodzić na ten pasek, na którym byliśmy przed chwilką, czyli przechodząc w lewo na przykład. Przełączam na ustawienia. Przełączamy się na ustawienia. Przełączam na Safari. Z powrotem na Safari. Safari. Czyli to jest taki odpowiednik systemowego Alt-Taba w Windowsie. Oczywiście, gdy dojdziemy do końca aplikacji, słyszymy taki charakterystyczny dźwięk. To jest po prostu już, wiemy, że dalej nie pójdziemy i teraz to już możemy iść tylko w drugą stronę. Przełączam na AirPort. Przełączam na iTunes. Okej, zamykamy sobie. iTunes, biblioteka, Safari. O wiele wygodniej na iPadzie wykonuje się pewne gesty także z trzema palcami. Po prostu sam ten ruch. Strona 2/4 i magazyn. W tym momencie przełączam ekrany. Strona 3/4, Fligo.pl. Strona 4/4, katalog gry, programów. Strona 3/4. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Strona 2/4 i magazyn. Możemy jak gdyby z większym rozmachem wykonywać te gesty. Czasami działa to jednak też na naszą niekorzyść. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z niewielkiej powierzchni, tak jak mówiłem wcześniej, iPody czy iPhony to jest ekran o powierzchni 1/6 tego, co mamy dostępne tutaj na iPadzie. I jeśli pewne gesty dotychczas wykonywaliśmy tylko kciukiem, na przykład przechodzenie po iTunes, elementach. Katalog kiosk, katalog tutaj te gesty są bardziej zamaszyste. Aby to znaczy muszę nie katalog tylko lekko ruszyć sobie palcem, tłumacz, tylko ten gest, powiedzmy tak jak na 16. iPodzie zajmował mi pół centymetra, musiałem przejechać po ekranie, to tu muszę przejechać dwa, czasami trzy. Airport. Czy na przykład gest potarcia dwoma palcami. Katalog narzędzia.
Program. który 4. Strona 1. 4. odczytuje nam, Regulacja. Zawartość. Dok. Mail. jeśli dwoma palcami przejedziemy z góry na dół, to odczytuje nam zawartość ekranu albo potarcie dwoma palcami z góry na dół, który nam powoduje cofanie. Tutaj wymaga jak gdyby większego rozmachu. To oczywiście jest do opanowania w parę chwil, no ale po prostu jest bardzo łatwe do zauważenia dla kogoś, kto wcześniej wykorzystywał inne urządzenia Apple. Chciałbym teraz Wam pokazać, jak wygląda korzystanie z pewnych aplikacji na urządzeniach tych mniejszych, jak iPhone czy iPod. Z reguły jest tak, że cała zawartość danego programu, danej aplikacji wyświetla się nam na ekranie. To znaczy, jest dokładnie tak jak w tym momencie, gdy mam otwartą przeglądarkę Safari. Mogę sobie na tablecie, tak jak na iPodzie, oglądać, gdzie co fizycznie znajduje się na ekranie. W tym momencie dotykam ekranu po lewej stronie. Witamy w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych. Najnowsze podcasty. Wybierz. A teraz na prawej. 1% JP, 1% JP, obrazek. 1% JP, tu już mamy obrazek, 1% zupełnie inne informacje łączy, obrazek, niż te, które znajdują się po lewej stronie ekranu. Ale to są właśnie te możliwości, jakie dają ekrany dotykowe nam, czyli możliwość zorientowania się w topografii na przykład strony internetowej, czy też jakiegoś dokumentu elektronicznego. Pokazuję Safari tylko z jednego powodu, mianowicie takiego, że mamy właśnie dostęp do wszystkich elementów na ekranie. Cała strona wyświetla się nam na ekranie i do całej strony mamy równy, jednakowy dostęp. Inaczej jednak to wygląda w przypadku kilku innych programów, na przykład programu do obsługi poczty elektronicznej. Przełączymy się może na pocztę elektroniczną. Przełączam na iTunes. iTunes, DNS. Przełączam na notatki. Mamy nasz przełączam na ustawienia. Program pocztowy. Przełączam na airport. Przełączam na mail. O, przełączam mamy. Na muzyka. Za daleko. Przełączam na mail. I to mamy skrzynki. Program pocztowy, 10, który na iPhone'ie czy iPodzie wyglądało to tak, że na przykład listę wiadomości mieliśmy wyświetlone maile. Katalog przychodzące nieczytanych wiadomości 25. Kliknęliśmy odebrane i nieczytane, tu Fandango, mamy całą listę wiadomości, które otrzymaliśmy na nasze urządzenie. I tu jak gdyby kończy się podobieństwo z iPhone'em czy iPodem, głównie dlatego, że cała lista wiadomości wyświetla się po lewej stronie ekranu, a same wiadomości wyświetlają się po stronie prawej. Wiadomość. O. W dniu 2011, 10, 26, 7, dunder, małpapoczta.fm, łączy, pisze. I tak dalej. Także to jest różnica, że tutaj niby mamy cały duży ekran, możemy z niego wygodnie korzystać, ale ten ekran mamy dzielony. I z jednej strony to jest fajne o tyle, że szybko możemy sobie przeglądać wiadomości po lewej stronie, w sensie wybierać nadawców, a odczytywać po prawej, ale z drugiej strony znowu pojawia się taki problem, że my dokładnie nie wiemy, gdzie zaczyna się i kończy dane okno. Czyli urządzenie, które dotychczas było bardzo, ale to bardzo dostępne. Wszystkie krawędzie, końce menu i tak dalej, wszystko było zaznaczane dźwiękiem na przykład. W tym momencie dostajemy znowu jakiś taki twór, gdzie nie mamy wyraźnych krawędzi, wyraźnego przejścia, nie mamy zaznaczonego. I znowu to może stanowić dla nas może nie jakieś tam super utrudnienie, ale kolejną rzecz, której musimy się nauczyć w obsłudze. To znaczy musimy zapamiętać, pewnie po pewnym czasie to nam wejdzie w krew i będziemy pamiętać, że od tego miejsca musimy uważać, bo zamiast tam przewinąć wiadomość sobie, to weźmiemy i otworzymy sobie kolejną wiadomość albo w ogóle kolejny wątek. Dokładnie na tej samej zasadzie chciałem Wam pokazać, ustawienia działają. Kliknijmy sobie ustawienia. Po lewej stronie ekranu mam to jak gdyby nadrzędne menu.
Tryb samolot. Wyłączam Wi-Fi. Moja podkreślenie na Ostrada. Przy powiadomienia. Czyli to są te główne opcje menu. A jak gdyby po prawej stronie znajduje się już to wewnętrzne menu. Bluetooth, WL, przycisk, Synfer, iTunes Wi-Fi, wyszukiwanie Spotlight. I tu przycisk, już mam autoblokada, wybrane przycisk, opcje ogólne. Kod blokady, WL, przycisk. Teraz pokażę Wam znowu na lewej stronie ekranu naciskam. Usługi lokalizacji, WL, przycisk, operator, przycisk, usługi powiadomienia, przycisk, Wi-Fi, moja podkreśl, usługi, operator, dane sieci kom, jasność i tapeta, ramka obrazka, zaznaczone, ogólne. I słyszymy zaznaczone, ogólne. Te opcje są wybrane po lewej stronie, a po prawej znajduje się po prostu jak gdyby kolejny element menu, w którym się możemy zagłębić. To, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to jeszcze jedna kwestia, to znaczy dotychczas w naszych podcastach i artykułach podkreślaliśmy, że wszystkie urządzenia mobilne Apple działają dokładnie na tym samym systemie operacyjnym i to poniekąd jest prawda, ale nie do końca. Czego właśnie iPad jest najlepszym przykładem? Dlaczego? Może zacznijmy od tej najprostszej rzeczy. To znaczy, iPad nie posiada części aplikacji, które jak gdyby domyślnie posiadają inne urządzenia, czyli iPhone lub iPod Touch. iPad nie posiada na przykład aplikacji Pogoda, nie posiada aplikacji Dyktafon, nie posiada aplikacji Giełda. I tutaj ktoś powie, ok, ale posiada inne aplikacje. I tu akurat będzie miał rację, bo posiada aplikacje na przykład do obróbki fotografii. Ale to po prostu jest coś, co już różni ten system iOS, pomimo tego, że to jest system iOS wersji 5, taki sam posiadam na iPodzie Touch, to różnice są bardzo wyraźne. Część tych aplikacji oczywiście możemy sobie zastąpić innymi, albo płatnymi, albo darmowymi, pobranymi z Apple Store, tak więc nie stanowi to większego problemu, ale zaczynają się pojawiać później inne problemy, to znaczy część aplikacji zaczyna być dostępna tylko i wyłącznie na konkretne urządzenia. I tu może przykład. Mamy iMagazine. Jest to aplikacja, która dostępna jest tylko i wyłącznie na iPady. To jest miesięcznik taki dla miłośników technologii Apple. I ten magazyn dostępny jest tylko na urządzenia iPad. Producenci tej aplikacji tłumaczą, że to głównie wynika z layoutu, że inaczej przygotowuje się układ na większe ekrany, inaczej na mniejsze. Jakoś wcześniej nikomu nie przeszkadzało to, że treści były wyświetlane tak samo na małym, jak i na dużym ekranie. W tym momencie komuś to zaczyna przeszkadzać. I część aplikacji jest robiona tylko i wyłącznie na przykład na iPady, ale to jak gdyby sięga krok dalej, ponieważ tutaj może też mi się uda zaprezentować coś bardzo dziwnego. Niedawno bardzo się zdziwiłem, że na iPady nie było aplikacji Facebook. Aplikacji, z której do niedawna bardzo chętnie korzystałem na urządzeniach iOS, tak więc ucieszyłem się, że pojawiła się na iPada i tak dalej, ale to był jak gdyby pierwszy taki znak, że muszą być aplikacje specjalnie przygotowywane do współpracy z iPadem. Także to jest pierwszy taki znak, że część aplikacji może w ogóle nie występować na iPady, a występuje na przykład właśnie na iPhony czy iPody Touch. Druga sprawa, właśnie którą chciałem Wam pokazać, to posłuchajcie. Mam dwie aplikacje Skype pobrane ze sklepu App Store, które są zupełnie innymi aplikacjami, a opisane były dokładnie w ten sam sposób. Co się stało? Otóż pierwszą aplikację pobrałem sobie z sklepu Apple Store. Jest to darmowa aplikacja i tak dalej. Była przy niej informacja, że Skype obsługuje bez problemu także iPada.
Aplikację zainstalowałem, okazało się, że mogę wykonywać z niej połączenia, nie ma problemu najmniejszego, ale aplikacja wyglądała inaczej niż na moim iPodzie Touch. Ponieważ nie korzystałem za dużo ze Skype'a, przestałem na to zwracać uwagę do momentu aktualizacji oprogramowania, gdy podłączyłem iPada do programu iTunes do komputera, a iPad synchronizował się z aplikacjami, które miałem w iTunes z mojego iPoda. Efekt był taki, że część aplikacji, która nie występowała na iPadzie, została automatycznie skopiowana i zainstalowana na właśnie iPadzie, tak aby mógł wygodnie sobie korzystać z tych aplikacji, z których korzystam właśnie na iPodzie Touch. I jakież było moje zdziwienie, gdy obok jednego Skype'a odkryłem Skype'a drugiego, tego, którego używałem na iPodzie Touch. Po jego uruchomieniu okazało się, że design, wygląd i funkcjonalność diametralnie się różni. To znaczy, na Skype'ie, który dostępny był na iPady, nie mogłem na przykład sprawdzić, kto do mnie napisał wiadomość na czacie i tak dalej, i tak dalej. Dużo funkcjonalności było niedostępnych. Praktycznie dostępna była tylko możliwość wykonywania połączeń głosowych i zmiana opisu w profilu. Aplikacja, której używałem na iPodzie Touch, pozwalała na znacznie więcej, no i widzicie, efektem tego są po prostu dwie aplikacje Skype na jednym urządzeniu. Wydaje mi się, że to jest dość znamienne i należy o tym pamiętać. Jeśli będziemy szukać sobie jakiejś aplikacji, to pamiętajmy, że nie zawsze aplikacje, które mieliśmy dotychczas na iPhone'ie na przykład, będą także dostępne na iPadzie. Chciałbym Wam pokazać jeszcze może, jak wygląda klawiatura wirtualna na iPadzie. Może skorzystajmy sobie z wiadomości. Tutaj powinna się nam wyświetlić klawiatura. Wiadomość. Pole tekstowe. Edycja. Niewynawialne. Mamy pole tekstowe. I klawiaturę wirtualną. Zwróćcie uwagę. Przecinek. I kropkę. To są znaki diakrytyczne, których nie ma na urządzeniach mniejszych typu iPod czy iPhone. Dodatkowo klawiatura wirtualna na iPadzie posiada więcej rzeczy znajdujących się po prawej stronie. To znaczy, także mamy tutaj Shift. Więcej cyfry. Mamy przełącznik na cyfry. Możemy ukryć sobie klawiaturę. Także to są elementy takie, które sprawiają, że pisze się szybciej, pisze się wygodniej. Dodatkowo od wersji 5 systemu iOS klawiatura wyświetla się na cały ekran, a nie tak jak miało to miejsce we wcześniejszej wersji systemu, to znaczy, że klawiatura wyświetlała się bardziej po lewej stronie ekranu. Ja w tym momencie trzymam iPada jedną ręką, a tylko drugą w tym momencie coś tam sobie naciskam, ale z doświadczenia powiem Wam, że o wiele lepiej pisze się dwoma palcami. Oprę sobie o blat. Można sobie łatwiej kontrolować pisanie. Przykładowo, ja gdy korzystam z klawiatury wirtualnej, to z reguły kciukami dotykam dolnej krawędzi urządzenia. Dzięki temu zawsze mam jakiś punkt odniesienia do reszty ekranu i wtedy o wiele wygodniej jest pisać sobie po klawiaturze. Ok, ale nie będziemy tutaj pisać i tak dalej, bo to ja i tak ciągle przez to, że przyzwyczajony jestem do klawiatury mniejszej, wirtualnej, to wygodniej mi się pisze na mniejszej klawiaturze, ale tak jak mówię, jest to kwestia tylko i wyłącznie przyzwyczajenia. Na przykład Robert Hedzyk wspominał, że jemu się o wiele lepiej pisało na tej właśnie większej klawiaturze, pomimo tego, że sam używa iPhone'a. Może jeszcze na koniec zademonstruję, jak głośno gra to urządzenie. Zobaczymy tylko, czy... O, w tym momencie... Książka jakaś się odtwarza. The Secret Garden by Frances Hodgson. Zatrzymamy, otworzymy sobie może jakąś muzykę. Jak słyszymy, gra bardzo głośno, szczególnie gdy leży.
gdy leżę sobie na blacie, nie będę może was ogłuszał. Pierwszy, Aleksander. Chciałem tylko zademonstrować, jak głośno gra. I tak jak mówię, dla mnie jest to fenomen, że w momencie, gdy kładziemy urządzenie na gładkiej powierzchni, to tak fajnie dźwięk jest słyszalny. Ok, może zablokujemy klawiaturę. Jeszcze jedna informacja już na sam koniec dzisiejszego nagrania, to znaczy trzeba wspomnieć o baterii iPada 2, ponieważ jest to największa bateria, co wynika oczywiście z gabarytów, wielkości tego urządzenia, ale pozwala ona pracować najdłużej ze wszystkich urządzeń mobilnych Apple, to znaczy porównując do mojego iPoda Touch. Oczywiście to też zależy, czy korzystamy z protokołu Wi-Fi, czy korzystamy z modemu 3G. Na to ma także wpływ, czy korzystamy jednocześnie z zewnętrznych urządzeń przy wykorzystaniu technologii Bluetooth, czy to będzie monitor brajlowski, czy to będzie klawiatura bezprzewodowa. To wszystko oczywiście ma znaczenie, ale mimo to na urządzeniu iPad jesteśmy w stanie w internecie przepracować nawet kilkanaście godzin. Wydaje mi się, że tyle informacji na temat samego urządzenia wystarczy. Mam nadzieję, że udało mi się nieco wam przybliżyć ten tablet firmy Apple. Jest to naprawdę solidne, stabilne i w pełni dostępne urządzenie, które części z nas z powodzeniem może zastąpić podręcznego laptopa, netbooka czy notatnik brajlowski. iPad, jak mieliście okazję się przekonać, jest najgłośniejszym z mobilnych urządzeń Apple, co także oczywiście nie pozostaje bez znaczenia, jeśli chcemy przy jego pomocy czytać książki, czy to elektroniczne, czy też audio. Obecnie najtańszy model prezentowanego tabletu można nabyć w Polsce za około 2200 zł. Mam tu na myśli oczywiście nowy i w sklepie Apple. Później, w zależności oczywiście od wielkości pamięci i czy iPad posiada modem komórkowy czy nie, jego cena odpowiednio rośnie. Oczywiście powinniście pamiętać, że dokładnie takiego samego iPada 2 możecie wygrać zupełnie za darmo w konkursie serwisu internetowego Utilitya.pl. Więcej o konkursie możecie przeczytać na stronie www.utilitya.pl. Aby wygrać iPada 2, wystarczy zarejestrować się w serwisie validator.utilitya.pl, dokonać analizy jednego serwisu internetowego i wypełnić formularz konkursowy. Potem już tylko należy trzymać kciuki, czekać na zakończenie się konkursu. Konkurs kończy się 18 grudnia. Na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i przepraszam za mój dzisiejszy głos i niedyspozycję i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.